można powiedzieć, że limit 6 lat się wyczerpał po tych 4 zwycięstwach, które w niektórych przypadkach były z dużym szczęściem w tych 2 spotkaniach, teraz 1 punkt. No ale dzisiaj tego szczęścia też nam zabrakło akurat, bo tak jak powiedziałem, no, mieliśmy sytuację, gdzie na pewno Robert tej klasy zawodnik, powiedzmy na 10 sytuacji, jakie dzisiaj miał, no to 9 strzela bramki. No dzisiaj akurat się pomylił, ale to nic, na pewno Robert będzie jeszcze te bramki strzelał i te sytuacje będziemy stwarzać. Co jest kluczem w waszej grze? Bo tak z perspektywy trybun wydaje się, że raczej obrona i gra w defensywie. Znaczy na pewno to, że nie tracimy bramek, to jest bardzo ważne i oczywiście dla mnie, dla obrońcy, ale myślę, że dla każdej drużyny jest to ważne, bo jak nie tracić bramek, no to zawsze te sytuacje z przodu stworzyć i dzisiaj też je stwarzaliśmy, mówię, nie strzeliliśmy bramki, ale to jest bardzo ważne, żeby tych bramek jednak nie tracić i na pewno ta defensywa no całkiem nieźle momentami wygląda. Styl gry ma dla was znaczenia, czy liczą się punkty tylko? Nie wiem, tak jak powiedziałem wcześniej, na pewno ja jako piłkarz, tak, na pewno trener i każdy by chciał, żebyśmy grali pięknie i wygrywali wszystkie mecze po 3-0, ale zawsze mówiłem, no nie jesteśmy Hiszpanią, nie jesteśmy żadną potęgą europejskiej piłki, jesteśmy dobrą, solidną drużyną, która jak jest dobrze ustawiona, to potrafi gdzieś tam każdemu napsuć krwi, ale nigdy nie byliśmy drużyną, która jakoś grała w fajerwerki, tak? Więc jesteśmy, tak jak powiedziałem, dobrą, średnią drużyną na skalę europejską. Co powinniśmy wyeliminować po tych 2 spotkaniach? Co powinniśmy jakie błędy? Nie, no na pewno trochę skuteczności, trochę zimnej krwi. Mieliśmy momenty, gdzie te kontrataki czasami mogliśmy troszkę lepiej dograć. No więc na pewno jest wiele pracy. Jest wiele pracy na to, żeby wygrać jeszcze przynajmniej 2 mecze, już matematycznie zapewnić sobie ten awans na Mistrzostwa Europy i później jechać na Mistrzostwa Europy, żeby zrobić coś fajnego, tak? I tyle.